Teraz powiemy sobie o pionkach. Każda ze stron ma po 8 pionków. Pionki oznacza się w ten sposób. Gdy wychodzimy pionkiem z pola początkowego, możemy ruszyć się o dwa pola, jeżeli jest taka możliwość. Jeśli stoi jakiś inny pionek, czy to przeciwnika, czy nasz, no to możemy tylko zrobić o jedno pole. Gdy zajdzie taka sytuacja, że wyszliśmy sobie tutaj pionkiem, no to nas może zbić pionek przeciwnika po skosie. Oczywiście pionki biją po skosie. Pionkiem nie można się cofać, tylko można iść do przodu. A gdy bijemy, to tylko na skos. Gdy uda się pionkowi dojść na pole przeciwnika, na ostatnie, zamienia się na przykład w hetmana, albo w skoczka, albo może też w gońca, albo w wieże. Oczywiście nie jest łatwo dojść i się zamienić, bo jak tutaj będzie stała wieża przeciwnika, to od razu nic z tego nie będzie. Pionek, nie dla niego wycofanie, gdy na polu raz już stanie Pionek biedny, pionek mały w przód mu prawa iść kazały. Gdy zaczniemy grę najpierw, zanim zaczniemy grę Trzeba zobaczyć, czy właściwie ułożyliśmy figury. Jeżeli jesteśmy białymi, to tutaj musi być A1 pole. Białe mają zawsze A1 pole. Czarne zawsze mają pole H8. Tutaj z lewej strony. Grę zaczynają zawsze białe. Można wejść sobie tutaj pionkiem, na przykład, albo wyskoczyć pion nie pionkiem, tylko skoczkiem. Raz, dwa i w bok. Tu albo tu. Albo na przykład tym wyjść i wtedy przy następnym ruchu, jak będziemy mieli następny ruch, gońcem będziemy mogli sobie tutaj wyjść. Przy okazji zasłonimy wieżę. A jak będzie okazja do zbicia jakiejś figury, to możemy przy następnym końcem sobie pojechać bliżej. Najlepiej nie wychodzić na początku gry wszystkimi pionkami. Bo to może być niebezpieczne. Możemy sobie odsłonić wtedy króla. Może nam tutaj jakiś zbieg zajść drogę, na przykład sobie tutaj stanie, goniec przeciwnika i zrobi nam już w tym przypadku. Widzicie co? Szacha. No ale w takiej sytuacji jeszcze możemy się tutaj obronić, czy to raz, dwa i w bok, z skoczkiem zasłonić się, albo Gońcem. No, trochę szkoda byłoby Hetmana, bo by nam Hetmana zbił. Także, pionkami, najlepiej za dużo na początku się nie ruszać. Najlepiej na początku gry wyprowadzić właśnie figury lekkie, czyli skoczki i gońce. Żeby mogły tam sobie podziałać już na szachownicy, poatakować. Dziękuję za uwagę.